Na program zaprasza mecenas Teatru Wielkiego w Łodzi, PGE Polska Grupa Energetyczna. Po raz ostatni w tym sezonie artystycznym zaglądamy za kulisy Teatru Wielkiego w Łodzi. Tym razem poznamy nowego mecenasa łódzkiej opery. Razem z dyrektorem Dariuszem Stachurą podsumujemy sezon 2020-2021 przy Placu Dąbrowskiego. Przekażemy wreszcie relacje z turnieju Polskich Akademii Muzycznych imienia Romualda Tesarowicza. Przede wszystkim się bardzo cieszę, że zostałem zaproszony tutaj do prac jury, bo to dla śpiewaka jest chyba najpiękniejsze móc usłyszeć tylu wspaniałych młodych wokalistów i dowiedzieć się, jaka będzie przyszłość. I tutaj właśnie wydaje mi się, że to zaproszenie i ta organizacja takiego konkursu była naprawdę wspaniała. I tak, jeśli przyjechali tutaj i przygotowali ten repertuar, tym bardziej trzeba im pogratulować tego, że zechcieli przyjechać, a z drugiej strony mieli szansę stanąć na deskach prawdziwej, wielkiej, wielkiej opery. I to jest chyba dla nich najważniejsze, dlatego że usłyszeli też swoją konkurencję, wiedzą, jak inne dziewczyny śpiewają, czy inni tenorzy śpiewają. Czyli to jest cały czas wszystko na plus. Się urodziłam w Toronto i właśnie śpiewałam na takim festiwalu Zjazd Chórów Polonijnych w Warszawie i poznałam profesorów z Akademii Muzycznej w Katowicach i słyszeli mnie, jak śpiewam, więc mówili, że powinnam spływać na Akademię, żeby złożyć aplikację, więc byłam na przesłuchania i dobrze poszło i bardzo się cieszę, ja bym nigdy nie spodziewała się, tak się wydarzyło w moim życiu, więc bardzo jestem bardzo szczęśliwa. Prezentuję Katowicką Uczelnię imienia Karola Szymanowskiego.
w klasie profesor Ewy Biegas i pana Łukasza Gaja. Jest to dla mnie oczywiście olbrzymie wyróżnienie, ponieważ sam konkurs, sama idea konkursu polega na porównywaniu studentów z różnych uczelni, a więc nagroda na takim konkursie jest z pewnością no, dużym wyróżnieniem także dla uczelni. No i cieszę się, że mogłem chyba godnie reprezentować tą moją uczelnię. Czy jest to ważny krok? Czas pokaże. Tak naprawdę ciężko jest to ocenić, ale myślę, że na pewno jest to duży przełom, z którego się bardzo cieszę. Jak możemy podsumować ten dziwny, niepodobny do innych sezon artystyczny w Teatrze Wielkim w Łodzi? No, podsumowanie będzie bardzo trudne, bo scenariusz pisała pandemia cały czas i ten COVID-19, ale mimo tych trudności odnaleźliśmy się naprawdę bardzo pięknie. Artyści odkrywali w sobie nowe pokłady wyobraźni, działalności artystycznej. Mieliśmy wiele sukcesów, bo wiele sukcesów online, ale też udało nam się od czasu do czasu dla publiczności zaprezentować piękne premiery, jak na przykład Don Carlos, którym możemy się poszczycić jako jedna z niewielu oper w Polsce, gdzie mogła gościć tak znakomitych gości, tak znakomite gwiazdy jak Roberto Alania, Aleksandra Kurzak, Andrzej Dober, Rafał Siwek i wielu innych znakomitych, wspaniałych gości, ale przede wszystkim naszych artystów, którzy wspaniale obok tych pięknych gwiazd wypadali. No, muszę powiedzieć, że nie gorzej niż same gwiazdy. Po raz pierwszy w teatrze pokazała się nowość, czyli turniej Polskich Akademii Muzycznych. Tak, w 2017 roku zainicjowałem konkurs wokalny, który nazwałem Turniej Polskich Akademii Muzycznych, który cieszył się wspaniałą popularnością, chęcią wzięcia udziału. Wszystkie akademie muzyczne wysyłały swoich przedstawicieli głosów. I to się działo w Ciechocinku. I to się działo w Ciechocinku przy festiwalu Gala Polskich Tenorów. A w tym roku po raz pierwszy na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi, trzeba powiedzieć, pełną formę tytułu Turniej Polskich Akademii Muzycznych imienia Romualda Tesarowicza, znanego wszystkim i w Łodzi, i za granicą wspaniałego polskiego basa. W końcu sezonu pojawiła się też miła wiadomość w postaci mecenasa, który będzie Was teraz wspierał. I kto to będzie? Tak, poprzez moje zabiegi udało mi się pozyskać wspaniałego mecenasa, wspaniałego sponsora strategicznego PGE, czyli Polska Grupa Energetyczna. Być może uda nam się stworzyć dzięki tym warunkom finansowym wiele wspaniałych imprez artystycznych. Będziemy zapraszać wspaniałych gości i będziemy oczywiście tworzyć konkursy, czy kontynuować konkurs Turniej Polskich Akademii Muzycznych imienia Romualda Tesarowicza. Współpraca Polskiej Grupy Energetycznej z Teatrem Wielkim w Łodzi to dla nas wielki zaszczyt. Wspólnie będziemy działać na rzecz promocji kultury i sztuki w Łodzi, w regionie łódzkim, ale nie tylko, bo przecież Teatr Wielki w Łodzi gości widownie z terenu całej Polski. Pragnę podkreślić, że dzięki naszemu mecenatowi
Teatr Wielki w Łodzi będzie mógł znacznie poszerzyć swoją ofertę, przyczyniając się do wzbogacenia życia kulturalnego w Łodzi i w rejonie łódzkim. Wspieramy na co dzień 13 filharmonii na terenie całego kraju. Współpracujemy m.in. z Filharmonią Narodową w Warszawie, Bałtycką, Krakowską. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy nawiązać współpracę z Teatrem Wielkim w Łodzi. Jestem pewien, że odbędzie się to z korzyścią dla wszystkich i całego regionu. Partnerem programu jest Teatr Wielki w Łodzi. Na program zaprasza mecenas Teatru Wielkiego w Łodzi, PGE Polska Grupa Energetyczna.